Przywitaj się, Dorotko! Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla? Spójrzcie, jakie słodkie! Dokąd to mały? Wracaj tutaj, tak! Dzieci, małe dzidzie! Się z dzieckiem. Kręcimy, 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 kręcimy. Dorotko, a ja tak bawię się z dzieckiem. Kuku. Kuku, kuku. A kuku. Bawię się z dzieckiem. A kuku. 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 Dziękuję, Dorotko. O, dziękuję, dzieci. O, a teraz Elmo zapyta dzidzie. Elmo pójdzie na czworakach. Cześć, dzidzie! Dzidzie, a jak wy się bawicie ze sobą?
O, ha! Dziękuję, dzidzie! Bo... Naprawdę, Dorotko? Elmo o tym nie wiedział. O, wiecie, co Dorotka powiedziała Elmo? Że kaczki też mają dzieci. Jak one się nazywają, Dorotko? Aha, nazywają się kaczątka. Dziękuję, Dorotko. A teraz Elmo ma pytanie do... Was! Ile kaczuszek idzie za kaczą mamą? Policzmy je teraz. Chodźcie, kaczuszki, proszę. Jest. Jedna. Druga. Jaka słodka. O, trzecia. Pa. Czwarta. Czwarta kaczuszka. Piąta. Szósta. Sześć kaczuszek. I jeden mały dinozaurek. Też jesteś słodki? Dobrze liczyliście. Kaczki mają dzieci, ludzie mają dzieci. Elmo chce wiedzieć, kto jeszcze ma dzieci, a wy dowiedzmy się. O, patrzcie, szuflada płacze jak dziecko. Nie płacz, szuflado. Co rozbawi szufladę? Czy torty mają dzieci? Nie! Ale dziecko może zjeść tort. Smacznego, mały. Czy autobusy mają dzieci? Nie! One przewożą dzieci. Czy lwy mają dzieci? Tak! To małe lwiątka! Haha, są słodkie. Czy nohalopagusy mają dzieci? Tak! Ale to nie jest dziecko! To nohalopagus przebrany za dziecko! Mama! No, Halku! No co? Wszystkie zwierzęta mają dzieci. Niektóre zwierzęta mieszkają w zoo. Wiecie, skąd Elmo o tym wie? Koleżanka Elma Diamond była w zoo i opowiedziała Elmo, co tam widziała. Koleżanka Elma Diamond była ze swoim tatusiem na farmie zwierząt, żeby zobaczyć małe zwierzątka. Zabrała tam ze sobą swojego braciszka, Emanuela, który jest jeszcze małą dzidzią. Najpierw spotkali malutką owcę, czyli owieczkę. Diamond bawiła się z nią, a potem ją przytuliła. Oglądali też małe krowy. Diamond bawiła się z jedną. Dowiedziała się, że mała krowa to cielak. Widziała też małe świnki. Karmiła je mlekiem. A, były bardzo głodne. Małe świnki to prosiaczki. Podziwiała też małe kaczki, czyli kaczuszki. Karmiła je kukurydzą. Emanuel chciał się im przyjrzeć. Były też małe kury. Nazywamy je kurczakami. Spotkali także małe gęsi. Nazywamy je gąsiętami. Potem wsiedli do pociągu i podziwiali jeszcze inne małe zwierzęta. Małą sarnę, czyli sarenkę. Emanuel. Małego konia, czyli źrebaczka. Na końcu bawili się i przytulali małą kozę. To była mięciutka mała kózka. Diamond i Emanuel też są jeszcze dziećmi. Czyli dzieci bawiły się z dziećmi. Koleżanka Elma Diamond poznała małe zwierzątka. Elmo chce się dowiedzieć jeszcze więcej o dzieciach. A wy? Jak Elmo się o tym dowie? O! Chodź, telewizorku! Bliżej! Dobrze, telewizorku! Poradzisz sobie! O, w porządku! Elmo cię trzyma! Nie bój się! Chodź tutaj! Chodź, spokojnie! A racja! Elmo może oglądać kanał dziecięcy! Nic ci nie jest! Włącz się! Dobry!
dobry telewizorek. Witam w kanale dziecięcym. Wszystkie dzieci przez cały czas. Zaraz obejrzymy program Poznaj swoje dziecko. Poznaj swoje dziecko. Zaraz to wyjaśnię. Najważniejsze części dziecka to rączki, nóżki, pielucha i buzia. Buzia ma trzy pozycje. W górę, w dół, pełna. Pozycja w górze oznacza, że dziecko jest szczęśliwe i kochane. Lubi, żeby się z nim bawić i łaskotać. Kto jest słodkim bobaskiem? No kto? No kto? No kto? A? Kiedy buzia jest w dół, dziecko jest smutne albo głodne. Płacze o każdej porze dnia i nocy. Kiedy buzia jest pełna, dziecko je i już nie płacze. Oto co jeszcze dziecko potrafi. Najpierw umie tylko leżeć. Potem uczy się siadać. Potem wstaje. Czasem upada. A potem staje się ruchliwe. Raczkuje, chodzi. Raz w górze, raz w dole. A potem... potem rośnie. Rośnie i rośnie. Aż staje się duże. Papa, mały. Dziecko staje się dorosłym. Każdy do... Patrzcie, to dziecko, dziecko. Kto jest słodkim bobaskiem? A, ty malutka. Dosyć. Za chwilę obejrzycie Urodzony wczoraj, a potem Będę płakać do jutra i Samotne maleństwa. Na razie. Dziękuję, telewizorku. O, a tylko bądź ostrożny. Uważaj. O, o, dobrze. Elmo także był kiedyś dzieckiem. O, patrzcie. Dorotka wyobraża sobie Elma, jak był dzieckiem i raczkował. O. A teraz wyobraża sobie Elma jako małą kaczuszkę. Teraz wyobraża sobie Elma jako małego ptaszka, który wykluwa się z jajka. Witaj, świecie! Ćwir, 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 ćwir. Ojejku. Ha, dziękuję, Dorotko. Każdy był kiedyś malutką dzidzią. Elmo ma zdjęcia wielu swoich przyjaciół, kiedy byli jeszcze bardzo mali. Elmo nakręcił film tą kamerą. Nosi tytuł Przyjaciele Elma, kiedy byli małymi dziećmi. Film Elma. O, a telewizorku, chodź tutaj. Podejdź do mnie. No chodź. Dobrze. Ostrożnie. Tak. To Gordon, kiedy był malutki. Miał takie same włosy. A to Maria. Trzymała butelkę, ale teraz posługuje się widelcem i nożem. Żółty odziób! Właśnie się wykluł. Zgadnijcie, kto to? Tak, to Elmo jako małe dziecko. A teraz wygląda tak. Koniec! Tak wyglądali przyjaciele Elma, kiedy byli dziećmi. Dziękuję, telewizorku! Spójrzcie, Dorotka nadal opiekuje się dziećmi. O, chcę, żebyśmy teraz zaśpiewali piosenkę dziecięcą! Zaczynamy! Mała, 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 mała dzidzia. Śpiewajcie z nami! Mała, mała. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Olga Krysiak. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Elmo Tomasz Bednarek. Komentator Cezary Nowak. Narratorka Ilona Kuśmierska i inni.